Podobizna króla Karola III nie pojawi się na banknotach. Miejsce monarchy zajma pierwsi Australijczycy. Choć od śmierci królowej Elżbiety II minęło już niemal 5 miesięcy, a nowy monarcha Zjednoczonego Królestwa, Karol III, od dawna nazywany jest królem. To oficjalna koronacja jeszcze się nie odbyła. Ceremonia, według zapowiedzi, odbędzie dopiero w sobotę 6 maja 2023 roku w Westminster Abbey. Wciąż jednak nie wiadomo, jak będzie wyglądała sama uroczystość, a nikt dokładnie weźmie w niej udział. Brytyjska prasa powtarza jednak, że ceremonia ma być odmieniona i zmodernizowana względem poprzedniej koronacji, która odbyła się na wyspach już ponad 70 lat temu. Nowy król chce bowiem przystosować monarchię do współczesnych standardów. W dobie szalejącej inflacji i rosnących kosztów życia w złym guście byłaby wystawna uroczystość. Z tego powodu, jak donoszą brytyjscy dziennikarze, ceremonia ma zostać skrócona z ponad 3 do zaledwie 1 godziny. O ponad połowę została tak zredukowana liczba zaproszonych gości. W 1953 roku na koronację królowej zaproszono aż 4000 osób. Teraz ma być ich nie więcej niż 2000. Okazuje się, że pewne działania modernizacyjne podjęły też władze Australii, która związana jest unia personalna z korona brytyjska. Choć podobizna Elżbiety II widniała na tamtejszych banknotach od dawna, w najbliższym czasie ma dojść do sensacyjnej zmiany. Po rozmowach z rządem Australii bank zdecydował się przeprowadzić konsultacje z pierwszymi Australijczykami w kwestii zaprojektowania nowego banknotu 5 dolarów, czytamy w oświadczeniu. Wszystko wskazuje więc na to, że w miejsce wizerunku brytyjskiego monarchy na banknocie pojawi się grafika przedstawiająca rdzennych mieszkańców kontynentu. To zwycięstwo przedstawicieli ruchu rdzennej ludności, którzy walczą o dekolonizację tego kraju. Oni nigdy nie deklarowali podległości wobec żadnego króla czy królowej, skomentowała tę decyzję senator Lydia Thorpe. Przypomnijmy, że Australia związana jest unia personalna z korona brytyjska. Co ciekawe, zmiana nie zostanie przeprowadzona błyskawicznie, podobizna Elżbiety II wciąż będzie zdobić australijskie banknoty przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Jak na te doniesienia zareaguje Karol I?